Dzień Dziecka nie przeszedł niezauważony. Na całej ziemi kłodzkiej, w miejscowościach dużych i małych, dzieci uczestniczyły w imprezach zorganizowanych specjalnie dla nich. W Bystrzycy Kłodzkiej szkoły i stowarzyszenia połączyły swoje siły, by przedstawić dla najmłodszych atrakcyjne przedpołudnie w ramach corocznego Dnia Dziecka. Witam Was, drogie dzieci, bardzo serdecznie w tym uroczystym Dniu Dziecka. Ta impreza przygotowana jest głównie dla Was, dlatego witam serdecznie Was. Witam serdecznie Waszych opiekunów, wychowawców, nauczycieli. Witam serdecznie Waszych rodziców. Witam serdecznie współorganizatora naszej dzisiejszej imprezy, pana prezesa Towarzystwa Miłośników Gorzanowa, pana Roberta Dumę. Już po raz drugi mamy okazję wspólnie razem ze Szkołą Podstawową nr 1 być współorganizatorem Dnia Dziecka. Jest to taka fajna właśnie uroczystość, zresztą temat też bardzo miły, związany z dziećmi, z naszymi szkołami. I tutaj jest bardzo ciekawa sprawa, mała szkoła stowarzyszeniowa łączy siły i współpracuje z dużą szkołą samorządową, także bez żadnych podziałów, na rzecz rozwoju właśnie naszych dzieciaczków. I jest to właśnie z naszej strony jako organizatora naszej szkoły, prawda, Towarzystwa Miłośników Gorzanowa, bo jesteśmy organizatorem prowadzącym szkołę i bajkowe przedszkole już od 4 lat. Takie ciekawe doświadczenie i nie boimy się takich wyzwań. Także łączymy siły i myślę, że w partnerstwie można bardzo wiele ciekawych rzeczy zrobić, jak chociażby właśnie ta inicjatywa. Dzień Dziecka to przepiękny dzień i chcielibyśmy, żebyście dzisiaj poczuli, że jesteście dziećmi. Wszystkie atrakcje, które są tutaj dla Was przygotowane, są z myślą o Was. Sztandarowa, plenerowa impreza, którą organizujemy po raz czwarty. Chcemy, aby w tym dniu wszystkie dzieci, niezależnie od swojego statusu materialnego, przeżyły coś pięknego, coś fantastycznego. Stąd taki gwar tutaj dzisiaj. Dzisiaj główną atrakcją będzie przyjazd wozów Straży Granicznej, które dzieci będą mogły zwiedzać. Wszystkiego rodzaju imprezy, które tutaj za mną widać, też są za darmo. A skąd bierzemy na to środki? No, środki bierzemy od sponsorów, od przyjaciół naszej szkoły, którzy bardzo chętnie w tych przedsięwzięciach uczestniczą. Dziękuję wszystkim bardzo. Widzę, dzieci z Gorzanowa właśnie dojeżdżają. Życzę Wam miłej i sympatycznej zabawy.